Tak jest. Zwrot kasy za przegrany kupon i ta promocja jest cały czas aktualna przy Lidze Mistrzów. Wręcz idealna, żeby sobie tutaj skorzystać. Zaraz powiem o niej nieco więcej. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Przybijam typerską pionę. Zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, które pomaga rozwijać kanał i pchać go cały czas do przodu. No kolejny dzień z Ligą Mistrzów. Kolejne kupony od osób, które już typowały na YouTubie i zaraz sobie do tego przejdziemy. Jeżeli chcecie przewijać do kuponów, śmiało przewijajcie. Ja powiem właśnie o zwrocie kasy za przegrany kupon. Zaproszę do naszej grupy. Odpalimy konkurs na free beta, więc wszystko po kolei. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetClicku, to jest legalny w Polsce bookmacher, a konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, totalnie obojętnie, za maksymalnie 228 zł, obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, ile zdarzeń, nieważne. Jeżeli nie wejdzie, BetClick zwróci wam kasę minus podatek, bo jesteśmy w Polsce, we freebecie do jednokrotnego obrotu tylko, po kursie 2,14 na całym kuponie. I to oczywiście nie musi być taki kupon, jak tu widzicie, nie musi być za 228 zł, to jest maksymalna kwota w tej promocji, żeby wszystko z niej wycisnąć, ale wy możecie zagrać tak jak mówiłem, cokolwiek chcecie. Obojętnie ile typy i jakie kursy, za 5 zł, 10, 15, 20, nieistotne. Jeżeli wasz pierwszy kupon nie wejdzie, po prostu macie zwrot kasy minus podatek we freebecie, taki bezpieczny kupon na dzień dobry. Jeżeli ktoś chciałby sobie skorzystać, pierwszy komentarz pod tym filmem, samo założenie konta w BetClicku to jest minuta i można coś tam sobie kleić. Zanim przejdziemy dalej, przypominam o naszym małym sklepie typera, przede wszystkim typerskie kubki, które widzicie na mojej parapetowej wystawce. Sklep ponownie funkcjonuje, był zawieszony podczas mojego wyjazdu, ale już można sobie zerknąć na ten typerski asortyment, jeżeli ktoś by chciał. Obstawiamy.shop, link znajdziecie w opisie, w komentarzu, nie ma z tym najmniejszego problemu, więc tam osoby zainteresowane odsyłam, a osoby zainteresowane dołączeniem do naszej grupy na Facebooku, gdzie jest ponad 100 tysięcy typerów takich jak ty, zapraszam do opisu pod filmem. Tam znajdziecie link do naszej grupy, tam znajdziecie link do Instagrama, więc tam serdecznie was zapraszam, skakujcie, jeżeli jesteście zainteresowani i lecimy z konkursem. 25 zł do wygrania we freebecie. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu dopiszcie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Juventusem a Paris Saint-Germain, dopisujecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 21, komentarz redytowany, dodane po tej godzinie bez niku gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz przechodzimy do meritum tego odcinka, kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem, czyli do kuponów. To co najważniejsze. I słuchajcie, dzisiaj tak jak mówiłem, kupony od osób, które już typowały, ale mamy też na sam koniec takie większe, no można powiedzieć lekkie tasiemki od osób, które nie typowały i też za mniejsze stawki, a nie tylko za tysiące i setki złotych. Więc zaczniemy najpierw od kuponów tych osób, które już typowały. Na początek Maciej. Słuchajcie, Maciej trafił tylko 2 kupony z 7 podanych, jeszcze mu 2,5 tysiąca złotych profitu zostało i tak powtarzam co jakiś czas to, że mamy taką niepisaną umowę, że jak ktoś zjedzie swój zysk do zera, no to już przebijamy sobie typerską pionę i publicznie tych kuponów nie wrzucamy. Tutaj słuchajcie, bez kombinacji, zwycięstwo Milanu i zwycięstwo Paris Saint-Germain. Milan walczy, tak naprawdę Milan powalczy z Salzburgiem w tym meczu o to, kto awansuje dalej z grupy, bo Milan aktualnie po 5 kolejkach ma 7 punktów, Salzburg 6. Oj, to będzie jeden z ciekawszych meczów o taką stawkę z tych dzisiejszych spotkań, więc tutaj po prostu, oj, no będzie ciekawie, po prostu będzie ciekawie. Bezpośredni mecz na terenie Salzburga 1-1. Tutaj Milan gra po tej, trzeba powiedzieć, porażce z Torino 2-1. Wcześniej wygrali na wyjeździe z Dynamem Zagrzeb w Lidze Mistrzów 4-0, więc takie trochę mieszane te nastroje. Tutaj bez kombinacji, zdaniem Macieja Milan to robi. Robi też to Paris Saint-Germain, oczywiście zdaniem Macieja. No tutaj jeżeli chodzi o sytuację w grupie, to raczej jest już wszystko jasne. Pozostaje tylko kwestia, kto zajmie, jeżeli chodzi no tutaj o całą grupę. Pierwsze miejsce, drugie, trzecie, czwarte, ale wiadomo kto wyjdzie. Wiadomo kto wyjdzie. Juventus jeszcze z Maccabi Haifą pobije się o ligę, słuchajcie, o ligę Europy, bo oni mają po 3 punkty. Paris Saint-Germain jak Benfica po 11 punkcików. Więc tutaj kwestia, kto zajmie pierwsze miejsce z tej dwójki PSG Benfica i kto awansuje do Ligi Europy. Zdaniem Macieja, Paris Saint-Germain tego meczu nie oleje. I może gdzieś tam pomoże Maccabi Haifie awansować do tej Ligi Europy, bo zdaniem Macieja Paris Saint-Germain na wyjeździe tutaj po prostu wygrywa. No są w takiej dyspozycji, że jeżeli zagrają na miarę swoich możliwości, to powinni to easy zrobić, naprawdę. Z takim Juventusem, który ostatnio widzimy, to powinni sobie easy poradzić. Drugi kupon, słuchajcie, drugi kupon jest od Michała. Michał, 6 kuponów na YouTube podanych, 4 trafione. Tutaj już zdecydowanie lepszy bilans aktualnie. 3428 zł czystego profitu. Ten ostatni kupon widzicie na ekranie. I mamy też 2 zwycięstwa. 2 pierwsze kupony to takie kupony bez kombinacji. Mamy też spotkanie Szaktara z Lipskiem. I to znowu jest, można powiedzieć, mecz bardzo ważny dla obu ekip. Oczywiście, Lipsk ma aktualnie 3 punkty
punkty przewagi nad Szachtarem, ale to Szachtar wygrał pierwsze spotkanie z Lipskiem na wyjeździe 4-1, więc tutaj też będzie ciekawie, a jednak też tutaj Michał uważa, że faworyt, bo Lipsk jest tutaj faworytem, jednak zrobi to, co do niego należy, czyli wygrają i... Powiedzmy sobie szczerze, Lipsk ostatnio gra naprawdę dobrze. Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę mecze Ligi Mistrzów, mecze pucharowe w Niemczech i mecze Bundesligi, no to z tych 5 ostatnich spotkań oni 4 mecze wygrali i to w naprawdę fajnym stylu. I jeden remis do tego dorzucili, więc i to po szalonym meczu z Augsburgiem na wyjeździe 3-3, więc tutaj zdaniem Michała ten faworyt wygrywa i jest też zwycięstwo, słuchajcie, dorzucone Benfiki właśnie z Maccabi Haifą, no bo tutaj zdaniem Michała Benfica też będzie chciała cały czas powalczyć sobie o to pierwsze miejsce w grupie, no bo na pewno fajnie jest zająć pierwsze miejsce w grupie Ligi Mistrzów, będąc w tej grupie z Juventusem czy z Paris Saint-Germain, więc tutaj Maccabi Haifa, tak jak przed chwilą mówiłem, walczy o Ligę Europy, ale ta Benfica też walczy o pierwsze miejsce w grupie. Na przestrzeni tych 5 kolejek, no jasne jest, kto był lepszy, to prezentował się piłkarsko lepiej i tutaj dla mnie też Benfica jest faworytem, bo wydaje mi się, że podejdą do tego spotkania na poważnie. Pierwszy mecz na własnym terenie, wygrany 2-0 z Maccabi Haifą i teraz zdaniem Michała też wygrywają. No i słuchajcie, kolejny kupon to jest właśnie kupon od Wiktora. 3 ostatnie kupony z rzędu trafione. Generalnie Wiktor to jest nasz tutaj weteran. Chłop, który podał najwięcej tutaj kuponów na YouTubie, bo podał ich aż 34. 16 z nich trafił. Te 3 ostatnie trafione widzicie teraz na ekranie. Może być czwarty z rzędu. Naprawdę fajnie to wygląda, 5954 zł czystego profitu i mamy tak, overek 1,5 gola samego Paris Saint-Germain, czyli znowu tutaj kolejna osoba, która idzie trochę w stronę Paris Saint-Germain, ale no jak weźmiemy sobie tą dyspozycję Juventusu w tej Lidze Mistrzów, 11 straconych goli w 5 meczach, to naprawdę nie wygląda dobrze. Bezpośredni mecz 2-1 wygrany przez Paris Saint-Germain na własnym terenie, no teraz grają na wyjeździe. Zdaniem Wiktora 2 gole tutaj strzelają i gdzieś tam pewnie pozbawiają Juventus złudzeń, jeżeli chodzi o grę w europejskich pucharach, no bo wtedy też ta Liga Europy mocno odjedzie. Do tego mamy dorzucone kartki w tym meczu, o którym przed chwilą mówiłem, kartki w meczu Milanu i Salzburga, czyli spotkaniu, które zaważy o tym, kto awansuje z tej grupy do dalszej fazy Ligi Mistrzów. No i tutaj tak, sędziuje szanowny pan Lajos, który generalnie słynął z tego, że pokazywał dużo kartek. W tym sezonie to nie jest aż tak dużo, bo to są 4 karteczki na spotkanie średnio, oczywiście średnio, ale tak, słuchajcie, co jest istotne, 5 meczów rozegrały obie ekipy w Lidze Mistrzów i jak kartkowały meczowo? Słuchajcie, Milan 6 kartek w bezpośrednim meczu z Salzburgiem, 3 kartki, 5, 10 i 3. Generalnie tylko 2 mecze takie, no można powiedzieć, że 3 mecze takie dosyć overowe. Jeżeli chodzi o Salzburg, wygląda to podobnie, a nawet jeszcze ciut gorzej, jeżeli chodzi o overa, bo to było 6 kartek z Milanem i potem 5, 4, 3 i 3. I to są oczywiście linie meczowe robione przez obie drużyny. Więc tutaj coś takiego proponuje nam Wiktor. No, trzymam kciuki, żeby była ta seria tutaj podtrzymana i żeby nasz weteran kręcił te profity cały czas i jak najdłużej. Będziemy dalej. Kolejny kupon to jest kupon od Huberta. 4 podane, 2 trafione, 1638 zł czystego profitu. No i mamy coś ciekawego, słuchajcie. Mamy gol Kopenhagi, minimum 1 gol Kopenhagi. Tutaj w tej grupie też wszystko jest już jasne, Manchester City, awans, Borussia Dortmund, awans do dalszej fazy Ligi Mistrzów, Sevilla, Liga Europy na pewno i Kopenhaga, no tutaj po prostu leci, nie? Ale trzeba powiedzieć, że Kopenhaga miała naprawdę trudną grupę. Do tej pory, słuchajcie, co istotne, nie strzelili ani jednego gola. W tych 5 meczach Ligi Mistrzów stracili ich 11, a dorobek strzelecki to okrągłe 0. No i tutaj właśnie zdaniem Huberta przyjdzie w końcu pora na to, żeby tego honorowego gola w fazie grupowej Ligi Mistrzów strzelić i zdaniem Huberta tak się właśnie stanie. No nie wiem, czy Borussia... No generalnie trzeba powiedzieć, że ta Borussia w defensywie nie gra najgorzej, nie? Bo ja wam powiem, raz, dwa, trzy, cztery... No 3 z 5 ostatnich meczów Ligi Mistrzów, Pucharu Niemiec i Bundesligi to z czystym kątem. Oni nie grają jakoś tragicznie w defensywie, nie? Nie wiem, czy po prostu pozwolą. Mi to się średnio podoba, bo zawsze mogę sobie opinię wyrazić, nie? Na temat danego kuponu, czy tam danego typu. No moim zdaniem taki średni typ ten gol Kopenhagi, ale to jest tylko moje zdanie. Mamy dorzucone under 3,5 goli w meczu Manchesteru City i Sevilla. No i tutaj w sumie to już mi się o wiele bardziej podoba. No bo generalnie tak, jeżeli chodzi zarówno o City, jak i o Sevilla, to 4 z ostatnich 5 meczów, faktycznie ten under byłby zrobiony, bo tak jak sobie spojrzycie, nie, na te ostatnie mecze Manchesteru City, to słuchajcie, 1-0, 0-0, 3-1, tutaj był over, potem znowu 1-0, 0-0, w 5 ostatnich meczach tylko jeden raz ten overek został przekroczony i tutaj faktycznie Hubert twierdzi, że na takim dosyć
niskim biegu City sobie będzie chciało to spotkanie zagrać, żeby za bardzo sił tutaj nie przepalać, bo i tak w sumie już nie ma po co, więc tutaj pod tym kątem Hubert ładuje nam tego Anderka, więc jest taka propozycja od niego. Przedostatni kupon i jeszcze przed tymi tasiemkami to jest kupon od Łukasza i tutaj mamy 3 podane, 2 trafione, równe 2000 zł czystego profitu i mamy trebelka. Jest też under i to jeszcze większy, bo to jest under 4,5 goli w meczu Realu Madryt i Celticu. No duża, strasznie duża ta linia, nie chcę mówić bezpieczna, bo wiadomo jak to się kończy, ale tutaj też jest generalnie wszystko jasne. Real ma na pewno awans, nie wiadomo czy z pierwszego, czy z drugiego miejsca, bo Lipsk ma punkt straty. Celtic na pewno nie pogra już w europejskich pucharach, no bo tutaj mają, słuchajcie, 4 punkty straty do Szachtaru, więc tutaj bez szans są. No i właśnie zdaniem Łukasza to też będzie taki ekonomiczny mecz, jeżeli chodzi o Real Madryt, a doskonale wiemy, że jeżeli oni chcą zamurować, no to na pewno potrafią tam dosyć dobrze w tej defensywie zagrać, nie? I grają u siebie, na pewno to jest też mocne, a to są generalnie mocnym faworytem w tym meczu, nawet biorąc pod uwagę to potknięcie w lidze i remis z Gironą 1-1, no ale tutaj mocny under od Łukasza, do tego rzuty rożne w meczu Szachtara i Lipska, czyli w tym meczu z tej grupy, który zaważy o tym, kto wyjdzie dalej i będzie sobie pykał w Lidze Mistrzów, a jak mamy rożne, to ja wam powiem, jak biją te ekipy kornery, a biją całkiem dobrze w Lidze Mistrzów, bo Szachtar, słuchajcie, w 5 meczach, 10 rożnych było z Lipskiem, 9-1 dla Lipska w rożnych, ale 10 było kornerów, potem 7-11, 17-11, generalnie 4 na 5 meczów w Lidze Mistrzów, jeżeli chodzi o Szachtar z overkiem rożnych, jeżeli chodzi o Lipsk, no to 10-8-8, 10-13, ciut gorzej, ale 3 na 5 też z krytym overem, więc jest taka propozycja na kuponie i jeszcze bottom to score w tym meczu Juventusu i Paris Saint-Germain, no tutaj Łukasz twierdzi, że jeszcze Juventus grając ten ostatni mecz w Lidze Mistrzów na własnym terenie gdzieś tam godnie pożegna się z kibicami i chociaż tego gola Paris Saint-Germain strzelą, moim zdaniem to będzie trudny mecz dla nich, jeżeli tylko Paris Saint-Germain podejdzie na 100% skoncentrowane do tego spotkania, ale mamy tutaj takiego trebelka od Łukasza i jest jeszcze kupon od Mirka, 4 podawane kupony, 2 trafione, 500 zł czystego profitu jeszcze zostało i mamy połączenie rożnych i kartek, więc słuchajcie, rożne w meczu Haify i Benfiki. Jeżeli chodzi o Haifę, bezpośredni mecz, 6 kornerów było, potem 15-11, 15-11, fajnie, bo 4 na 5 meczów znowu tutaj z overem rożnych pokryty, więc to jakby zachęca, żeby chociaż się na tym typem zastanowić. Jeżeli chodzi o Benfikę, no to 6, 15-11, 8 i 15, no i tutaj w tym przypadku też całkiem fajnie, bo 3 na 5, z czego te 3 naprawdę z dużym zapasem, no 15-11 kornerów w meczu to już jest naprawdę sporo, jest sporo. I są jeszcze karteczki w meczu Szachtara i Lipska, czyli tutaj wszelkie kombinacje pod ten mecz możliwe. Tutaj pan Oliver sędziuje to spotkanie i pokazuje średnio 3,5 karteczki na mecz. Moim zdaniem dosyć underowy sędzia, ale wiadomo, że waga spotkania może zrobić swoje i zdaniem Mirka po prostu te kartki tutaj będą, bo przypominam, to jest spotkanie o awans z fazy grupowej Ligi Mistrzów do fazy pucharowej. Dobra, te kupony od osób, które typują gdzieś tam regularnie, mamy za sobą i jeszcze wrzucam jedno MyCombi, no w sumie dużo tego MyCombi tutaj na tym kuponie od Dawida, ale też chciałem wrzucić chociaż kilka kuponów takich za mniejsze stawki, więc Dawid, już bez omawiania poszczególnych typów, bo wiadomo, że te mecze się powtarzają, ale Dawid, słuchajcie, proponuje nam coś takiego, też chciałbym urozmaicać te filmy, jak tylko mam czas i jak tylko mam kupony i jak tylko znajduję te kupony, czy podsyłacie takie kupony, no to one będą na filmach się też pojawiały. Drugi to jest kupon od Jakuba, bo wiem, że są osoby też, które po prostu interesują się tymi kuponami za ciut mniejsze stawki, z większą ilością zdarzeń, a nie tylko single, duble i treble, jak to u nas bywa tak naprawdę od lat, bo na tym się opiera nasz kanał, ale też jak jest chociaż odrobina czasu więcej, żeby to do filmu dograć, to będą takie kupony się pojawiały. I jeszcze słuchajcie, ostatnio od Patryka, więc 3 takie wrzutki, można powiedzieć na tasiemki. Dla mnie to już są tasiemki, jak nie taśmy, to chociaż tasiemki, tak się umówmy, ale też są fajne pomysły, można sobie spację kliknąć na spokojnie, ten kupon przejrzeć, on nigdzie nie ucieknie. Także na dzisiaj to było na tyle, dzięki, że oglądaliście do samego końca. Pamiętajcie, że wszystko może być przegrane, jakby to nie jest żadna ujma, jak tu nic nie wejdzie na kanale, zdarzało się już tak nie raz i jeszcze nie raz będzie się zdarzało, bo na tym ta zabawa niestety między innymi polega, że trudniej, że łatwiej jest po prostu spudłować niż trafić taki kupon, nie? Miejcie to na uwadze, to jej gwarancji żadnej nikt nigdy nie dawał, nie daje, dawać nie będzie. Ja dziękuję, że oglądaliście do samego końca, typerską pionę przybijam, zapraszam do brania udziału w konkursie, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się, dobrego dnia, uśmiechu na twarzy, pozdro, nara.